Siemanko, siemanko, witajcie kochani. Pojawiła się wczoraj informacja o tym, że zawalczy Gimper na Fame MMA 17. Sam również na swoim tutaj kanale potwierdził właśnie to wydarzenie. Gimper zawalczy na Fame 17, a jego przeciwnikiem zostaje Czarek Jóźwik z Abstra. Czy człowiek, któremu nie udało się zagrać na trąbce, zagra przeciwnikowi na nosie? Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, to zestawienie nie jest zbyt jakieś rewelacyjne pod względem zarówno sportowym, jak i pod względem dymogennym, tak? No nie ukrywając, panowie nie mają ze sobą jakiegoś konfliktu, a pod względem jakby sprzedawania się gal, no to albo jest naprawdę pojedynek wybitnie sportowy, a ten wybitnie sportowy nie jest, albo jest tutaj ten pojedynek na zasadzie takiej, że są jakieś dymy, a tutaj nie spodziewałbym się jakichś wielkich dymów. Przepraszam, to było w chuj. A Tauron Arena Kraków, Tomasz Andrzej Działowy versus Czarek Jóźwik. Już za kilka dni Ogólnie rzecz biorąc, ciężko tutaj spodziewać się, jak ta walka będzie wyglądała. No, pod względem umiejętności widzieliśmy umiejętności Gimpera, które nie są zbyt jakieś okazałe. Natomiast jeśli chodzi o Czarka, no to tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. No ale jako debiutant raczej nie powinniśmy się spodziewać jakiejś rewelacji, ponieważ po pierwsze na pewno będzie stres, po drugie nie wiem do końca, ile się przygotowuje, więc ciężko tutaj powiedzieć, jak ten pojedynek będzie wyglądał. Pierwsza konferencja. Przeciwnik jest mojego wzrostu, przeciwnik jest mojej wagi, przeciwnik jest debiutantem. I uwaga, zapowiadam, stypę, nie mamy konfliktu. Także szykujcie się na wesołe rozmowy o 5 treningach dziennie, sportowym podejściu, szacunku do przeciwnika, TRF, RE, kukus, raty, pierdaty. Chyba, że Czaro coś poddymi, jego kolega Robert wszedł do federacji Fame i miał na siebie... A czy tutaj ogólnie rzecz biorąc, ciekaw jestem, jak wejdzie do federacji tutaj Czarek, ponieważ no Pasut wszedł bardzo okazale, bardzo fajnie się prezentował, no i pod względem może tutaj tego samego gdzieś tam Czarek może coś pokazać, no zobaczymy, tak, pod względem konferencji, no ale przekonamy się, jak to będzie wyglądało. Nie pomysł. Czarek takiego pomysłu na siebie chyba nigdy nie miał, bo od zawsze w cieniu Roberta sobie wesoło siedzi. Chyba jako jedyny z chłopaków z Abstra nie miał nigdy ambicji, żeby założyć swoją poboczną inną działalność niż ta na kanale Abstra. Bo zarówno Pasut, jak i Masny robili jakieś boczne rzeczy, a Czarek nie. A teraz śladami swojego starszego kolegi zmierza w stronę oktagonu na Tauron Arenie. Natomiast jestem ciekaw, czy to na pewno taki dobry pomysł, bo miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które Czarka prywatnie znają i na wieść o tym, że będzie się ze mną bił, zrobiły takie: ujejku, Czaruś, ale nie zrób mu krzywdy. I to jest strasznie śmieszne, bo ja to nie jestem jakimś zabijaką, jeszcze pierwszą walkę przegrałem. Znaczy, no tutaj to było troszeczkę taki prank, można powiedzieć. No nie ukrywając, Gimper nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, więc... No ale też... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc trochę nie wiem, co mam o tym sądzić, ale już niedługo pierwsza konferencja, także sobie porozmawiamy. Swoją drogą, jest to ostatni odcinek w 2022 roku, roku, w którym diametralnie zmieniłem swój... Także jeśli chodzi o jakieś tam podsumowanie, no to wydaje mi się, że Gimper ten pojedynek powinien wygrać. No, jak na razie te zestawienia Fame MMA 17 nie urywają tutaj za przeproszeniem tyłka. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej, czekamy na konferencję i wtedy możemy powiedzieć więcej. Także wszystkiego dobrego wam życzę i czekajcie na kolejne materiały.